Sytuacja na rynku pracy jest trudna z tego tytułu, że mamy zapotrzebowanie na zatrudnienie właśnie osób przy kasach. Bardzo dużo kobiet, które otrzymują 500+, zrezygnowały z pracy w handlu i staramy się właśnie tę lukę zapełnić pracownikami z Ukrainy. To, co w ostatnim czasie obserwujemy, to jest wzrost wynagrodzeń. W chwili obecnej firmy podawały na przykładzie firmy Lidl, że pracownik podstawowej pracy, czyli na kasie, otrzymuje 2800 zł. Biedronka podobnie. Sieci handlowe są bardzo dobrym pracodawcą, ponieważ oprócz tego, że oferują bardzo dobre warunki wynagrodzenia, powyżej 2000, nawet 2800 zł za podstawowe stanowisko, jakim jest kasjer, to dodatkowo oferują również bezpłatną, prywatną opiekę medyczną, specjalny pakiet socjalny, jak i różne formy właśnie dopomogi, czy też innej formy finansowania urlopu oraz oczywiście możliwość kariery zawodowej, rozpoczynając od najniższego stanowiska poprzez stanowiska kierownicze. Pracownicy supermarketów jak najbardziej mają możliwość znalezienia pracy. Jest tutaj to zależne od przede wszystkim ich doświadczenia, ich możliwości, umiejętności. Natomiast obecnie mamy rynek kandydata, więc kandydaci są poszukiwani, są na miarę złota i generalnie w dziedzinie związanej właśnie z stanowiskami sprzedawców, doradców, obsługi klienta, jak najbardziej tutaj byłoby to możliwe, żeby kandydat pracę znalazł. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj istotne, to bierzmy tutaj pod uwagę potencjał tego kandydata, kompetencje miękkie, czyli jego umiejętności pracy z ludźmi, umiejętności związane z komunikatywnością, więc to jest istotny element. Natomiast jeżeli pracownicy chcieliby również, mają możliwość przebranżowienia się. Dlatego tutaj jak najbardziej firmy są otwarte na takie możliwości. Mamy dużo działów różnych innych, w których mogą oni się odnaleźć, na przykład księgowość, prace biurowe, administracyjne, więc jest szereg możliwości, szereg otwartych możliwości dla kandydatów.